z natury są wytrwałymi i szalenie użytecznymi psami myśliwskimi? Labradory to obecnie jedna z najpopularniejszych ras psów na świecie. Zachwycamy się nimi właśnie przez ich wspaniałe usposobienie, łagodność i posłuszeństwo, które przekłada się na przykład na możliwość wyszkolenia do pomocy osobom niepełnosprawnym. Ale czy wiemy, co drzemie w labradorach? Jakie pierwotne instynkty kryją się za tym zamyślonym psim spojrzeniem? Dzisiaj trochę Wam o tym opowiem, a pomoże mi w tym Sonia Czajor, właścicielka hodowli Bella Mare, specjalizującej się właśnie w labradorach. Nie ma czasu do stracenia. Zacznijmy od ciekawostki. Labradory należą do grupy retrieverów, czyli psów myśliwskich przysposobionych do aportowania drobnej zwierzyny. Zadaniem retrievera jest odszukanie i przyniesienie myśliwemu ustrzelonej kaczki czy zająca. Ważne, by pies ten miał ogromną pasję do pracy w wodzie, chęć aportowania oraz gęstą, krótką sierść o grubym podszerstku, która ochroni go przed wyziębieniem. Istotny jest także tak zwany miękki pysk. Myśliwi cenią labradory za tak zwany miękki pysk. Oznacza to delikatny chwyt, inaczej mówiąc. Czyli labrador, aportując zwierzynę, nie zaciska mocno na niej szczęk, w ten sposób nie niszczy aportowanej zwierzyny. Do znakomitego grona retrieverów zalicza się obecnie psy kilku ras, które sporo różni, ale łączy je ogromna użyteczność w myśliwskiej pracy i idealne przystosowanie do odzyskiwania ustrzelonej zwierzyny bez względu na warunki. Historycznie w hodowli aporterów specjalizowali się Anglicy, którzy pierwotnie do odzyskiwania drobnej zwierzyny wykorzystywali pointery oraz setery. Zauważono jednak, że te psy niechętnie wchodzą po postrzałki do zimnej wody. A skuteczny aporter nie może się wahać przed skoczeniem do jeziora czy rzeki. Dlatego trzeba było znaleźć psy nieco lepiej znoszące pracę w środowisku wodnym. Dziewczyny! Chodźcie szybko! Dobrze! W poszukiwaniach idealnej rasy do tego zajęcia wybrano się aż do Nowej Fundlandii i Labradoru, gdzie psy od zawsze miały wielką pasję do pracy w wodzie, nawet gdy jest zimna. Kto oglądał odcinek o Landserach, ten już wie, że z labradorami miały wspólnych przodków. Na kanale Tropi do Gradzi traktujemy historię pochodzenia ras psów na poważnie. Nie inaczej będzie z labradorami. A jeśli lubicie nasze filmy, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Tropi do Gradzi. Dziękuję. Co mnie najbardziej urzekło w rasie Labrador Retriever, to jest chyba ta niesamowita chęć do aportowania. Pamiętam, jako kilkuletnia dziewczynka spotkałam czarną labradorkę na spacerze, która całą godzinę niezmordowanie nosiła tą piłkę i kazała sobie rzucać. Bardzo mi się to wtedy podobało. Dla nich kontakt z człowiekiem jest bardzo ważny. I to, że one od wielu pokoleń są hodowane na ten zupełny brak agresji, on nie występuje w prawidłowym labradorze i myślę, że to jest bardzo istotne i też wpłynęło na popularność jako psa domowo-rodzinnego. Pierwszą wymarzoną labradorkę dostałam od rodziców, jak miałam lat 16 i to ona zapoczątkowała hodowlę. Na labradorze od wieków żyły psy lubiące wodę. Nie jest jednak do końca pewne, skąd się tam wzięły. Podobnie jak to było z lancerami w Nowej Fundlandii, cechy psów z labradoru wskazywały na europejskie pochodzenie. Ale jak czworonogi ze starego kontynentu dostały się na wybrzeże współczesnej Kanady? Jedni twierdzą, że przybyły tam razem z Wikingami, już w XI wieku. Inni upatrują pochodzenia labradorskich psów w Anglii, z której miałyby dotrzeć na półwysep w wieku XVIII. Jednak mnie najbardziej przekonuje teoria, że w powstaniu rasy na Labradorze psów dużych, lubiących wodę, mieli portugalscy żeglarze. Możliwe, że przywieźli ze sobą psy rasy Cão de Castro Laboreiro, wywodzące się z małej wsi na północy Portugalii. Jej nazwa nawet brzmi znajomo. Tę teorię uprawdopodobnia też fakt, że Labrador był przez ponad ćwierć wieku, w latach 1501-1759, kolonią portugalską. Zatem z pewnością wielokrotnie w tym okresie przypływały tam na statkach przeróżne portugalskie psy. Roztrząsając pochodzenie labradorów, nie można nie wspomnieć o psach wodnych świętego Jana, których historię szczegółowo omówiliśmy przy odcinku o lancerach.
Celowo pominęłam wtedy jednak pewien szczegół, który łączy psy wodne właśnie z psami aportującymi. W 1822 roku szkocki podróżnik William Epps Cormack, wędrując pieszo po Nowej Fundlandii, spotkał psy wodne świętego Jana i opisał je następującymi słowami. Były w zadziwiający sposób ułożone jako retrievery, pomocne przy polowaniu na ptaki, a także wykorzystywane w inny sposób. Preferowano psy gładko lub krótkowłose, bowiem przy niskich temperaturach długowłose osobniki nie mogą się swobodnie poruszać, bo przeszkadza im lód tworzący się na sierści, gdy tylko wyjdą z wody. To w wolnym tłumaczeniu. Brzmi już znajomo? Jak najbardziej. A jeśli dodamy, że na Labradorze panuje klimat subarktyczny i arktyczny, to przewagi krótkiego włosa w kontekście brodzenia w wodzie tylko rosną. Więc mamy konkretne poszlaki łączące współczesne Labradory z psami wodnymi świętego Jana. Ale to nie koniec historii. Cechą charakterystyczną Labradora jest jego dwuwarstwowa sierść. Mamy tutaj twardy, gęsty włos okrywowy, a pod nim znajduje się puch zwany podszerstkiem, który ma na celu ochronę psa przed zimnem i również sprawia, że woda nie dociera do skóry. Jeżeli chodzi o pielęgnację, Labrador dwa razy do roku obficie linieje z tego podszerstka i potrzeba go wtedy wyczesywać, żeby się skóra pod spodem nie zaparzała. Bardzo dobrze sprawdza się tutaj kąpiel. Po kąpieli więcej tego podszerstka wychodzi i łatwiej go usunąć. W 1763 roku nad Labradorem panowanie przejęli Brytyjczycy i włączyli go do kolonii Nowa Fundlandia. Spowodowało to, że pomiędzy tym regionem a Wyspami Brytyjskimi zaczęto regularnie kursować. Pojawił się też wówczas bardzo precyzyjny opis psów z wyspy stworzony przez pułkownika Petera Hawkera, pierwszego dużego importera sprowadzającego do Anglii towary z Ameryki Północnej. W swoim dziele poświęconym sportom strzeleckim pułkownik zawarł rozdział o czworonogach. Rozróżniał w nim dwa typy psów. Dużego i długowłosego Nowofunlanda, którego kojarzymy ze współczesnymi Nowofunlandami i Landserami, oraz małego Nowofunlanda, który nazywany był psem labradorskim. Ten większy był używany do pracy w wodzie, ale także jako pies pociągowy. Zaś mniejszego rybacy układali do aportowania ryb, które wypadły z sieci na lód lub w wodę, albo do odzyskiwania postrzelonych ptaków morskich. Małe psy wodne świętego Jana okazały się więc znakomitym materiałem do stworzenia rasy niezawodnych aporterów dowodnych. Labradory są rasą, którą stosunkowo łatwo wyszkolić, w związku z tym, że u nich jest ta wrodzona potrzeba sprawiania przyjemności właścicielowi. Wystarczy pokazać psu, że określone zachowanie nas cieszy i już labrador będzie się do tego stosował. Nagrodzić go można dobrym słowem albo smakołykiem i wtedy efekty będą błyskawiczne. Mniej więcej od 1800 roku kanadyjskie psy zaczęły być często spotykane na Wyspach Brytyjskich. Z pewnością przyczynił się do tego pułkownik Hawker, który skupował je od kanadyjskich rybaków. Kupowali je możni, jak na przykład drugi hrabia Malmesbury, zamieszkujący Heron Cart, wspaniałą posiadłość w historycznym hrabstwie Dorset. Angielscy bogacze mieli szansę oglądać kanadyjskie psy na przykład podczas pokazów organizowanych w porcie w Poole. Krótkowłose aportery robiły wrażenie. Heron Cart szybko stało się miejscem, w którym psy sprowadzane z Ameryki Północnej szkolono do polowania na kaczki. Stamtąd też przyszłe labradory trafiły na przykład do szkockich hrabiów Buklu. I to właśnie oni rozpoczęli działalność pierwszej hodowli psów, która była punktem wyjścia dla rasy Labrador Retriever. Niektóre źródła podają, że po raz pierwszy te psy labradorami nazwał jeden z hrabiów Malmesbury i że mogło stać się to już w okolicach 1824 roku, ale nie mamy pewności, bo nie ma na to żadnego potwierdzenia w dokumentach. Natomiast pierwsze zapisane wzmianki o psach nazywanych Labrador pojawiły się już w 1839 roku w opisie rejsu księcia Buklu, któremu na jachcie towarzyszył Labrador o imieniu Moss. Razem z nimi podróżował Lord Home, który również zabrał swojego Labradora wabiącego się Drake. Kto pierwszy nazwał te kanadyjskie psy Labradorami? Nie ma pewności. Co wiadomo na pewno? To, że ważnym nazwiskiem w hodowli czworonogów tej rasy był Arthur Henry Holland Hibbert, późniejszy Lord Knutsford. On jako pierwszy zarejestrował swoje labradory w powstałym w 1873 roku Kennel Clubie. I ta organizacja istnieje do dzisiaj. Od samego początku najważniejsze w hodowli labradorów było zachowanie użytkowości psów i odporności na warunki zewnętrzne.
Szczególnie istotna była chęć psów tej rasy do pławienia się w zimnej wodzie. Hodowcom zależało również na utrwaleniu jednej specyficznej cechy, a mianowicie wydrzego ogona. Uważano go za nieodłączny atrybut rasowego labradora. A co to jest w ogóle ten wydrzy ogon? Psy tej rasy posiadają charakterystyczny ogon, zwany ogonem wydry. Jest gruby u nasady, silny. Włos na nim zawija się wokół ogona i podczas pływania służy labradorowi jako ster. W XX wieku labradory zaczęły zyskiwać popularność. Jeszcze w 1912 roku, zanim doszło do rozdziału retriwerów na poszczególne rasy, rejestry Kennel Clubu odnotowały 281 labradorów, a już 10 lat później w rejestrze było ich niemal 1000. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej labrador stał się najpopularniejszą rasą spośród tzw. gun dogs, czyli psów asystujących myśliwym i aportujących dla nich ptaki czy inną drobną zwierzynę. Pamiętajcie, że w krajach anglosaskich jest inny podział ras niż ten znany z naszego podwórka. Początkowo preferowano psy o umaszczeniu czarnym, czyli wypisz, wymaluj, jak u psów wodnych świętego Jana. Dobrym przykładem jest labradorka Nell. Patrzycie na jedno z najwcześniejszych zdjęć samicy labradora retrievera, które wykonano w 1867 roku. Suczka na fotografii ma 12 lat i należała do hrabiego Home. W tamtych czarnych czasach szczenięta biszkoptowe oraz czekoladowe eliminowano z miotu. Na szczęście te kolory umaszczenia przetrwały. Pierwsze linie labradorów biszkoptowych pojawiły się tuż przed wybuchem I wojny światowej, a potem szybko prześcignęły w popularności swoich czarnych braci. Popularność rasy rosła wykładniczo. Bezpośrednio po II wojnie światowej rejestry Kennel Clubu miały informacje o niemal 5000 labradorów. W 3 dekady później było ich już niemal 15 tysięcy. Może zaciekawi Was fakt, że do Polski pierwsze laby przyjechały dopiero w latach 80. XX wieku, a więc bardzo niedawno. Co może zaskoczyć, biorąc pod uwagę ich obecną dominację wśród polskich psiarzy. Ich popularność nie dziwi, bo labrador retriever jest nie tylko doskonałym wodnym aporterem. Ma o wiele więcej wspaniałych cech, które czynią z niego doskonałego psa, w zasadzie dla każdego. Niegdyś labradory były zawziętymi gun dogami, które potrafiły wyciągnąć postrzeloną kaczkę z zimnej wody. Obecnie specjalizują się zupełnie w innych obszarach, które mniej mają do czynienia z przemocą, a więcej z pomocą. Są na przykład doskonałymi psami przewodnikami dla osób niepełnosprawnych. Labradory od lat przodują w rankingach jako psy serwisowe. Są też dogoterapeutami, pracują w służbach mundurowych jako psy poszukujące narkotyków czy materiałów wybuchowych, ale przede wszystkim to doskonałe psy rodzinne i wspaniali towarzysze człowieka. Psy z hodowli Bella Mare pracują jako przewodnicy osób niewidomych, jak również jako psy terapeutyczne pomagające osobom z niepełnosprawnościami umysłowymi i fizycznymi. Sprawdzają się na przykład w pomocy osobom z padaczką. Są w stanie przewidzieć, że wkrótce nastąpi atak i dać o tym znać, żeby już można było zadziałać. Labrador Retriever należy do 8 grupy FCI. Psy z tej grupy sklasyfikowano jako aportery, płochacze i psy dowodne. Ma od 54 do 57 cm wysokości w kłębie i może ważyć od 25 do nawet 36 kg. Labrador to pies solidnej budowy, jest bardziej krępy i ma krótsze nogi niż inne retriwery. Charakteryzuje go już wspomniany wydrzy ogon oraz krótka, gęsta sierść czarnej, czekoladowej lub żółtej maści. Labrador Retriever jest psem łagodnym i bardzo ruchliwym. Natura obdarzyła go świetnym węchem i wielką miłością do wody. Jest inteligentny, przyjacielski i skłonny do zabawy. Kocha wszystkich ludzi, a swojego człowieka nade wszystko. Jest jego cieniem i najchętniej cały czas przebywałby w jego towarzystwie. Stąd też bardzo nie lubi długiej samotności. Ma też wady. Każdy labrador to wielki łakomczuch. Potrafi się przejadać, zjadać resztki i śmieci. Te psy są po prostu nienasycone, dlatego bardzo łatwo je utuczyć. Należy więc przywiązywać szczególną uwagę do ich diety. Jeżeli chodzi o żywienie labradora, to jak wiadomo, znane są z tego, że są to łakomczuchy, nie są to psy wybredne. Natomiast na co bym zwróciła uwagę, to ponieważ no jest to rasa, która ma tendencję do tycia, to u dorosłych egzemplarzy staram się używać karmy niskokalorycznej,
ponieważ labrador lubi zjeść, to woli, żeby w tej misce objętościowo było więcej. Jeżeli mamy karmę o wysokiej zawartości białka i tłuszczu, no to wtedy musi dostawać garść i nie jest usatysfakcjonowany. Staramy się też, żeby to było dla ich zdrowia, bo przekarmienie nikomu nie służy i jak wiadomo jest to rasa masywna, także nie chcemy nadmiernie obciążać stawów. Aczkolwiek jest to pies o krępej, masywnej budowie i nie ma mieć sylwetki wyżła. Dzięki jego łakomstwu labradora łatwo szkolić z użyciem tak zwanego smaczka. Chodź, Remik! Bo za smakowitą nagrodę zrobi wszystko. W nauce pomaga jednak również jego pojętność i całkiem sprawny psi rozum. Jest bardzo łatwy w ułożeniu. Należy jednak pamiętać, że labradory to czułe stworzenia, więc nigdy nie wolno ich ostro karcić. Lepiej nagradzać, gdy zrobią coś dobrze. Szczęśliwy labrador to taki, który ma zapewnioną codzienną porcję ruchu, towarzystwo człowieka oraz smaczne jedzonko. Nie zapomnijmy też o zabawach. Ulubioną jest oczywiście aportowanie. One mają to w swojej naturze. Labradory to psy bardzo łatwe w pielęgnacji, nie wymagające na co dzień specjalnych zabiegów. Tak naprawdę wystarczy intensywne czesanie w okresie wymiany włosa. Generalnie można powiedzieć, że tak, jest to pies, którego można polecić osobom, które nie mają doświadczenia w wyszkoleniu psa, czy nie posiadały dotąd psa. Jedynie nie poleciłabym nowicjuszom posiadającym malutkie dzieci, dlatego że labrador jest psem żywiołowym i masywnym i on swoją radość okazuje całą sobą. I jeżeli taka osoba nie wyszkoli od szczeniaka, to potem mamy 30-parokilowe zwierzę, które no jeżeli skoczy na takiego 3-latka, to może przewrócić i niechcący zrobić krzywdę, więc jest to coś, na co należy zwrócić uwagę i uczyć od małego. Łatwa pielęgnacja, łatwe szkolenie, zje cokolwiek, jest przyjacielski, lubi dzieci, a za swoim ukochanym opiekunem skoczy nawet w ogień. Taki jest labrador. A czego oczekuje w zamian? Towarzystwa, miłości i dużych nakładów ruchu. Tak, bo labradory rozsadza energia, która, gdy jej się dobrze nie spożytkuje, może być kłopotliwa. Uważajcie też na ten merdający, mocny ogon. Szczęśliwy piesek merda nim z taką siłą, że może powywracać doniczki w domu, a nawet z impetem przywalić w czoło. To uwaga dla dzieci. No i co? Dołączacie do wielkiego grona miłośników labradorów? Ja jestem w nim już od lat. Dziękuję, że oglądacie nas do końca. Widzimy się za jakiś czas.